Rozmaite owoce i warzywa, może nie wyglądające najpiękniej, ale będące wciąż wartościowym pożywieniem, pojawiły się na placu Defilad. Sprzeciwiając się marnowaniu żywności, przy kuchennych stołach stanęło Stowarzyszenie Szefów Kuchni wraz z polską reprezentacją kucharzy juniorów. Postanowili przygotować 5000 porcji polskich i bałkańskich potraw z produktów, które inaczej zostałyby stracone. Przy okazji został podpisany Światowy Pakt o Żywnościowej Polityce Miejskiej. Wszędzie widoczne było hasło: niech żywność żywi ludzi, a nie wypełnia śmietniki. Zgromadzili się na Placu Konstytucji. To był start do gry miejskiej o wielokulturowej Warszawie. Zadaniem uczestników było zdobycie wiedzy na temat historii miasta, a także grup narodowych i etnicznych je zamieszkujących. Blisko 100 uczniów z warszawskich liceów ruszyło w miasto. Zadania były rozmaite, nawiązujące do tradycji ruchowych czy smakowych. Trzeba było rozpoznać pochodzenie potraw. Podczas rozmów i spotkań zdobywano też wiedzę o pojęciach takich jak uprzedzenie, dyskryminacja, rasizm, ksenofobia i wielu innych. I ostatnie zadanie – obalenie stereotypów na temat różnych narodowości. Tydzień po otwarciu dwóch stałych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na miasto wyruszyły punkty mobilne – samochody. Dwa razy w tygodniu, w środy i soboty, w wybranych punktach we wszystkich dzielnicach, według harmonogramu czasowego, będą się pojawiać takie pojazdy. Harmonogram dostępny jest m.in. na stronach Urzędu Miasta Stolica Czystości i na stronach dzielnic. Mobilne punkty nie przyjmują wszystkiego, na przykład gruzu czy mebli. Z tym trzeba się pofatygować do punktów stałych. To był niezapomniany wieczór i noc. Zorganizowano ją już po raz szósty. Noc w Instytucie Lotnictwa na Okęciu to największa impreza edukacyjna popularyzująca sektor lotniczy i kosmiczny. To kolejka do kasy, czyli samolotu transportowego, który też można było zwiedzić. Za płotem startowały i lądowały samoloty rejsowe, a na terenie Instytutu można było zobaczyć z bliska, nawet dotknąć tych bezzałogowych, najnowocześniejszych robotów. Były też wykłady, prezentacja i wiele innych atrakcji. Niesamowita noc! Mimo deszczu pojawili się nad Wisłą po praskiej stronie wolontariusze i psy. To ostatnia w tym roku odsłona akcji prowadzonej przez schronisko na Paluchu Adoptuj Warszawiaka. Czworonożni warszawiacy, nawet zmoknięci, chwytali za serce. Pozowali do promocyjnych zdjęć, które wzbogacą adopcyjny album. Oni dobrze wiedzą, że czasem trzeba się postarać, żeby znaleźć ciepły, suchy dom i dwunożnych przyjaciół. www.um.warszawa.pl